Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę. Jezus stworzył niebo i ziemię. Przeczytaj Ewangelii Jana, list do Kolosan i list do Hebrajczyków. Kogo autorzy ksiąg Nowego Testamentu uważają za stwórcę? Co wynika z odpowiedzi na to pytanie? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy do trzeciego wiersza i 14 wiersz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 15 i 16 wiersz. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, i rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Następnie list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Apostoł Jan nazywa Jezusa Słowem, greckie logos, i zrównuje go z Bogiem. Ponadto Chrystus jest przedstawiony jako ten, przez którego wszystko zostało stworzone. W czasach Jana termin logos określano z zasadę twórczą. Czytelnicy Ewangelii Jana dobrze znali koncepcję logosu jako stwórczej zasady, a nawet jako stwórcy. Apostoł zastosował tę znaną koncepcję do Jezusa, utożsamiając go z prawdziwym stwórcą. Chrystus, logos, wcielony Bóg, który zamieszkał wśród nas, był obecny przed początkiem i to On stworzył cały wszechświat. To znaczy, że moglibyśmy przeczytać pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, a następnie w następujący sposób. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. Słowa apostoła Pawła w pierwszym rozdziale listu do Kolosan współbrzmią ze słowami Jana identyfikującymi Chrystusa jako Stwórcę. Przez Niego wszystko zostało stworzone. Paweł podaje dwa atrybuty Jezusa. Po pierwsze, On jest obrazem niewidzialnego Boga. W naszym grzesznym stanie nie możemy widzieć Ojca, ale możemy widzieć Chrystusa. Jeśli pragniemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg, powinniśmy studiować postępowanie Syna Człowieczego. Po drugie, Paweł nazywa Jezusa pierworodnym wszelkiego stworzenia. W tym kontekście słowo pierworodny nie odnosi się do pochodzenia, ale do statusu. Pierworodny był głową rodu i dziedzicem dóbr. Chrystus jest pierworodnym w tym sensie, iż stał się głową rodziny ludzkiej i otrzymał świat we władaniu od Ojca. Jezus nie jest stworzoną istotą, ale od wieczności jest jedno z Ojcem. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział od 1 do 2, apostoł powtarza to samo, co napisał w liście do Kolosan. Chrystus został wyznaczony jako dziedzic wszystkich rzeczy i jest tym, przez którego świat został stworzony. Ponadto jest on doskonałym reprezentantem Ojca, co oznacza, że jest obrazem Boga. Gdyby ktoś zapytał cię, jaki jest twój Bóg, jak odpowiedziałbyś na to pytanie i jak uzasadniłbyś swoją odpowiedź? Dziękuję bardzo.